Witajcie. Fajne drzewa za mną. No, myślę, że wam się podobają, tak? Czy? O, fajne drzewa, nie? U mnie w domu nie znajdzie się drzewo. Dlaczego? Ponieważ nie obchodzę świąt Bożego Narodzenia, ponieważ uważam, że jest to dzieło szatana, ok? Dlaczego? Ponieważ, jak wiecie, ateiści również obchodzą święto Bożego Narodzenia. I dlaczego ja, jako osoba wierząca, jako chrześcijanin, jako sługa Pana Jezusa, miałbym obchodzić święto, które obchodzą ateiści, skoro Biblia mówi, aby się pokazuje i objaśnia, nie upodabniać do tego świata, ok? Więc i ja nie mam zamiaru upodabniać się do tego świata, tworzyć sobie choinki, tak jak tutaj widzimy, że są drzewka fajne, serdeczne. Są fajne drzewka, ale to, że są fajne drzewa, nie oznacza, że mamy sobie je stawiać w swoim domu, dawać tam jakieś światełka, nie? I potem kłaść temu prezenty, no bo to jest swego rodzaju składanie ofiar jakiś, nie? A dawanie takich prezentów. Druga sprawa. Mikołaj. Nienawidzę świętego Mikołaja, który nawet nie istnieje, ok? Ok, no to nie mogę go nienawidzić, skoro nie istnieje. Bo sam mówię ateistom, jak mogą nienawidzić Boga, który nie istnieje. Ok, niech będzie. Nie ma Mikołaja i tyle, tak? Pokazuję jej właśnie. Więc kwestia polega na tym, że nienawidzę doktryny o tak zwanym świętym Mikołaju, albowiem jest on zaprzeczeniem tego, co mówi Pismo Święte. Czyli to Mikołaj wygląda na to, że za dobrze wynagradza, za złe karze, tak? W ciągu swojego życia. Jak kiedy czynią dobre uczynki, no to tam będą mieli dobre prezenty, jak złe, no to różdżkę dostaną. A Biblia mówi, że to Pan Jezus odda według naszego postępowania, ok? W dniu ostatecznym. Więc nie może tak być, że jest jakiś kolejny bożek, nie? Bo to istotnie, jak się temu przyjrzymy, to ten Santa Claus, czy jakoś tak, jest demonem zwykłym, ok? Święty Mikołaj jest demonem, więc nie powinniśmy w niego wierzyć. Druga sprawa, no bo on nie istnieje, tak? Ale druga sprawa, ja pamiętam, jak ja się kiedyś dowiedziałem, że Mikołaj Święty nie istnieje, to byłem tym rozczarowany, ok? No jak to? Święty Mikołaj nie istnieje? Jak to możliwe? I zacząłem wątpić w ogóle, czy prawdziwy Bóg istnieje, tak? Ja byłem w pewnym sensie tak wierzący, nie? Jak to się mówi, wierzący, ale nie praktykujący. No to ja taki byłem. Ale jak dziecku wkręcasz od małego, że Mikołaj istnieje, a potem nagle się okazuje i objaśnia, że on nie istnieje, to dziecko zaczyna mieć wątpliwości, czy w ogóle Bóg istnieje, ok? Dlatego nie warto go oszukiwać. Może mieć potem wątpliwości co do ciebie, rodzicu, czy go nie oszukujesz w innych rzeczach, ok? I to tak, świat obchodzi święta Bożego Narodzenia, tworzą sobie te choinki, w sensie ustawiają te choinki, światełka i tak dalej. I możecie zauważyć, jak powiedzmy, nie wiem, ktokolwiek tam, znani ludzie, nie, youtuberzy, ktokolwiek tam, nakładają na siebie czapkę tego rzekomo świętego Mikołaja i obchodzą te święta, ok? Czemu oni to obchodzą, skoro to jest niby chrześcijańskie święto? No się okazuje i obecnie, że to nie jest chrześcijańskie święto, ok? To nie jest absolutnie chrześcijańskie święto. Dlatego dziwi mnie, że chrześcijanie to obchodzą, bo Pan Jezus nigdy nie powiedział, hej, będziecie obchodzili moje narodziny. No jest coś takiego w Biblii? Nie ma nic takiego w Biblii, ok? Więc czemu mamy to obchodzić? To jest pogańskie. Nie obchodźmy tego, ok? Pewne osoby mogą się czuć tym dotknięte, tym, co ja mówię. No, trudno, ale ja wam życzę, abyście uwierzyli w prawdę biblijną, pokazuję i objaśnię, tak? Znajdziecie mi jakiś werset, żeby to obchodzić?
Hej, jestem gotowy, aby to przyjąć, pokazuję i objaśnię. Ale czegoś takiego po prostu nie ma, okej? Okay? Także nawet nie szukajcie. Okej, okay, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.